Cześć, siemano. Jak pewnie ci, którzy korzystali z tego, zdążyli się zorientować, po problemach z klientem, który powodował bardzo duże dropy FPS-ów, Chipsoft naprawił buga, który pozwalał nam ustawić sobie kafelki z cooldownami gdzieś w dowolnym miejscu na ekranie klienta TB. Co bardzo pomagało w huntach w expie, bo wiadomo, jak mieliśmy gdzieś tam pod ręką łeka, czy tam jakiegoś gęsiocha, czy jakiegokolwiek innego spela na cooldownie, no to łatwiej było te cooldowny trzymać, używać w odpowiednim momencie spelów, gdzieś tam nie odwracać uwagi odciągać wzroku od głównego ekranu rozgrywki i bardzo to ułatwiało życie. Przynajmniej mi, ja sobie to ceniłem, dużo z tego korzystałem, natomiast po aktualizacji ta opcja już zniknęła, ten bug został naprawiony. Natomiast ja w dzisiejszym filmie chciałbym wam pokazać apkę, która nazywa się OnTop Replika. Oczywiście takich apek podobnych do tego jest bardzo dużo. Ja wybrałem tą, bo po prostu gdzieś tam znalazłem filmik na YouTubie, gdzie ktoś pokazywał, jak coś takiego zrobić, więc postanowiłem wam nagrać swoją wersję tego filmu. I ta apka działa w zasadzie dużo lepiej niż błąd, który wcześniej występował w kliencie. No jest też upierdliwa, bo też w jakiś tam sposób trzeba za każdym razem odpalać te ustawienia, natomiast w jakiś tam sposób można też je zapisać, co wam za chwilę pokażę, jak to działa. Ja osobiście z tego korzystam, nie powoduje to spadków FPS-ów, nie powoduje to u mnie jakichś nieprzewidzianych crashów i tak dalej, ponieważ klient crashuje się u mnie ostatnio sam z siebie, nawet jak nie używam tego, więc znowu coś zmyślili. Natomiast jeśli chodzi o samo używanie tej apki, nie odnotowałem żadnych dodatkowych problemów, które mogłaby powodować. I dlatego chciałbym wam ją zaprezentować. Myślę, że dużo osób też korzystało z tych kafelków wcześniej i będzie zachwyconych, że taka opcja się znowu pojawiła. Dodatkowo też przepraszam was za jakość tego wideo, nagrywam obraz telefonem, ponieważ no, po 30 minutach walki z OBS-em, żeby przechwytywać odpowiednio obraz z monitora, tak żebyście widzieli zarówno co robię, jak i klienta tibijskiego i zawartość tej apki, no niestety nie chciało to działać, dlatego też zdecydowałem się po prostu zmienić, nagrać to po prostu telefonem ze statywu, tak żebyście widzieli wszystko tak jak należy i żebyście wiedzieli potem, jak sobie tą apkę ustawić. Także nie przedłużajmy już, wiem jak absurdalnie to brzmi i głupio, natomiast po prostu szkoda było mi marnować więcej czasu na to, żeby walczyć z ustawieniami OBS-a, żeby być w stanie wam to nagrywać wszystko za pomocą OBS-a, dlatego po prostu nagramy sobie to telefonem, myślę, że jakoś tym razem to przeżyjecie. Odpalamy sobie apkę, jak widzicie, mam to zainstalowane, to jest OnTop Replika, linka do pobrania oczywiście wrzucę wam gdzieś w opisie tego filmu. Pojawi nam się takie oto okienko, na którym jest tylko napis right click here to start, więc klikamy sobie prawym, wybieramy sobie opcję select window. No i tutaj pojawią nam się wszystkie okienka, które mamy obecnie otwarte na naszym pulpicie. Jak widzicie, jak najadę sobie na Tibie, ja tu już mam kilka presetów gotowych, ponieważ możecie sobie później te ustawienia zapisać, natomiast ja wam pokażę to od początku. Także zaczynamy sobie od wybrania tutaj Tibi, wybieramy sobie Hall, czyli całe okno i jak widzicie, mam tutaj jakby kopię naszego tibijskiego klienta. Natomiast i jak zobaczycie sobie, jak się ruszę w kliencie, tak samo ruszam się tutaj, czyli to nie jest screenshot, tylko to jest jakby live stream naszego okna. I w tym momencie, kiedy mamy coś takiego, klikamy sobie znów pewnym przyciskiem, wybieramy sobie opcję Select Region, która pozwoli nam wybrać sobie jakąś tam część z naszego ekranu. O, jak widzicie, ja wybrałem sobie tutaj część, gdzie mam jakieś ułeki, mam Twin Bursta i jakieś tam inne spele. Docinamy sobie jeszcze to ładnie, równiutko. Cyk. I mamy już wycięte tylko te cooldowny, które chcielibyśmy widzieć. Teraz scrollem sobie to oczywiście pomniejszamy, dostosowujemy sobie do takich rozmiarów, jakie nam odpowiadają i tutaj w tym momencie możemy sobie wpisać jakąś tam nazwę dla tego ustawienia, dla tego obszaru wyciętego. Ja sobie wpiszę test, ponieważ to tylko na potrzeby filmu i w tym momencie, jak sobie zatwierdzimy, to mamy już ten preset tak jakby gotowy.
Jak zobaczycie, jak sobie teraz wejdę w Select Window w Tibie, to mam tutaj ten test. Czyli tak zapisuje nam to nie wszystkie ustawienia, natomiast zapisuje nam to obszar, który sobie w tym momencie po prostu wycięliśmy z naszego okienka. I jak widzicie, mogę sobie jeździć tymi kafelkami dowolnie tutaj po ekranie, trzymając sobie lewym przyciskiem. Tu jest jeszcze taka paskudna biała ramka na górze, która powiększa mi ten cały obszar. Mamy tutaj Show Window Border, odznaczamy sobie to i ta ramka już nam znika. Co ważne, jak wejdziemy sobie jeszcze tutaj w zakładkę Advanced, mamy tutaj jakieś dodatkowe opcje, dodatkowe gadżety. Na przykład najważniejszą rzeczą, którą radzę wam sobie zawsze klikać, jest Enable Click Through. Co to oznacza? A nic więcej niż to, że teraz widzicie, jak klikam sobie lewym przyciskiem, nawet nie jestem w stanie złapać tego okienka, ponieważ teraz aplikacja działa tak, że klikając w któryś z tych kafelków, o, jak widzicie, kliknąłem w klienta tibiskiego, nie w tego kafelka. Co to oznacza? Że po prostu przez przypadek sobie nie naklikniecie. Mi się raz zdarzyło, że zapomniałem sobie tą opcję odznaczyć, kliknąłem sobie przypadkowo w trakcie hunta właśnie w jednego z kafelków i wtedy tak jakby myszka przejmuje fokus na to okno i klawiatura, i więc przestają nam działać wszystkie klawisze w kliencie TB. Ja sprawie przez to padłem, także zwróćcie na to uwagę. Żeby móc sobie znów edytować, musicie sobie na starcie znów najechać na tą apkę. I jak sobie klikniecie na starcie, to znów wam się to okienko tak jakby fokusuje. I teraz tak, oprócz tego warto sobie jeszcze wejść taką opcję jak opacity, to jest tak naprawdę przezroczystość. Możecie sobie zrobić to okno jakoś tam częściowo przezroczyste, także tym bardziej nie będzie wam przeszkadzać gdzieś tam w grze, natomiast będziecie widać cooldowny nadal, nie? Rozmiar oczywiście, to też zależy od was, no możecie sobie dać tak duży rozmiar i do tego dać sobie tam opacity 25%, także widzicie przez to. Ja sobie teraz rzucę łeka. Natomiast widzicie, cooldowny nam lecą, natomiast gdzieś tam to jakoś specjalnie nie przeszkadza. Ja osobiście zawsze używam ustawienia 75%, mniej więcej takiego rozmiaru. No i oczywiście enable click through, żeby sobie gdzieś tam nie kliknąć przez przypadek. Teraz jak widzicie, nawet kliknę tutaj, nadal działają mi hotkeye, nie ma problemu, cooldowny się odliczają. Jakie są plusy tego rozwiązania? Plusy są takie, że możecie sobie ustawić dowolny element klienta tibijskiego w dowolnym miejscu na ekranie. To jest największy plus, nie tylko konkretne kafelki z cooldownami. Minus jest taki, że jedno otwarcie aplikacji pozwala nam na ustawienie tak jakby jednego obszaru, tak? Czyli ja sobie tu wybrałem akurat 4 kafelki naraz, nie? Ale gdybym sobie wybrał tylko jeden kafelek, no to żeby ustawić sobie 4 kafelki pojedynczo, muszę otworzyć aplikację 4 razy ustawić sobie obszar, który wycinam i te wszystkie opcje przeklikać i sobie poukładać dowolnie, jak tylko mi pasuje, tak zresztą pokażę wam to na szybciutko. Odpaliłem sobie jeszcze raz i tutaj sobie kliknę Select Window. Ja tu mam wycięte podobny obszar, ale troszeczkę inny, bo mam tutaj też runkę Avalanche'a oraz te wszystkie ueki i Twin Boosta. I teraz chura do tego, i jak widzicie, dodałem sobie w drugim miejscu. Oczywiście, tak jak mówię, możecie sobie ustawiać to po jednym tylko kafelku. Możecie sobie ustawić kilka naraz, tylko żeby ustawić kilka naraz, musicie mieć je też obok siebie na kliencie. Do tego można sobie gdzieś tam, powiedzmy, użyć tego, nie wiem, jak ktoś bardzo chce, no to może sobie użyć do wycięcia czegoś innego, no jakiegoś, nie wiem, expa na godzinę, czy cokolwiek innego, no tak naprawdę ogranicza was tylko wyobraźnia. Nie wiem, po co ktoś miałby na przykład ustawiać sobie tutaj tego expa na godzinę, no ale na przykład robimy sobie cyk, taką wycinkę. Tak, zmniejszamy sobie to, zatwierdzamy. Pomniejszamy sobie tak, żeby nam nie przeszkadzało, dajemy sobie gdzieś tam jakieś opacity 75%, dajemy sobie click through i mamy, powiedzmy, gdzieś tam bliżej naszego wzroku expa, jakiego chcemy, czy tam powiększanego. No niestety mi to nie chce działać, bardzo by mi to ułatwiło życie, gdybym mógł sobie to tak, z tego korzystać i z OBS-a, żeby wam pokazywać różne rzeczy gdzieś tam dodatkowo na ekranie w różnych miejscach. No natomiast z jakiegoś powodu z OBS-em mi ta aplikacja nie chce współpracować, natomiast w trakcie gry działa jak najbardziej i ja osobiście, jeśli ktoś chce mieć cooldowny na ekranie, oczywiście jak sobie to poukładacie, zależy od was.
jak najbardziej polecam, ponieważ no mi bardzo to ułatwia grę dużo przyjemniej i dużo łatwiej jest pilnować tury, tak żeby ich nie pomijać, także myślę, że oddaję to i daję i robi fajną robotę. Dobrze, jeśli chodzi o On Top Replikę, o kafelki, to już w tym odcinku tyle. Ja z mojej strony oczywiście zapraszam na live streamy, z którymi staram się wrócić troszeczkę już bardziej. Czas mi teraz na to zaczyna pozwalać, więc będę się starał jak najbardziej regularnie streamować. Oczywiście pewnie nie codziennie i nie w stałych całkowicie godzinach, natomiast myślę, że gdzieś tam wieczorkami możecie się live'ików jak najbardziej znowu spodziewać. No i myślę, że to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, życzę miłej niedzieli i do usłyszenia. Hej!